Jak pozbyć się worków pod oczami? Założę się, że w pewnym momencie spojrzałaś w lustro i zobaczyłaś, że twoje powieki wyglądają na opuchnięte. I zastanawiasz się, skąd się one wzięły oraz jak się ich pozbyć. Cześć, z tej strony Robert Stawowski. Jestem lekarzem okulistą z prawie 30-letnim doświadczeniem. W tym filmie opowiem ci, jak szybko i trwale zredukować worki pod oczami. Jeśli pojawią się worki pod oczami, nie lekceważ tego sygnału ostrzegawczego. Udaj się do lekarza rodzinnego w celu wykonania podstawowych badań. Pamiętaj, że worki pod oczami mogą być objawem choroby ogólnej, związanej ze stanem ogólnym zdrowia. Mogą być powiązane z takimi chorobami jak choroby tarczycy, cukrzyca, alergia. Mogą one być również związane z chorobami okulistycznymi. Jeśli pojawią się worki pod oczami, w pierwszej kolejności udaj się do lekarza rodzinnego. Lekarz rodzinny po wykonaniu podstawowych badań laboratoryjnych skieruje cię do odpowiedniego specjalisty. Częstym powodem pojawiania się worków pod oczami jest niedobór snu. Worki pod oczami pojawiają się w wyniku nagromadzenia płynu w tkankach i rozluźnienia tej tkanki. Aby poprawić ten stan, należy zadbać o higienę snu. Należy spać wystarczającą ilość godzin, tak aby być wypoczętym i wyspanym. Moim osobistym sposobem jest nasłonecznienie się do godziny po przebudzeniu. Dlatego każdego dnia po przebudzeniu wychodzę z moim psem Dorą na spacer, aby skorzystać z kąpieli słonecznych i naładować baterie na cały dzień. Dzięki temu jest mi o wiele łatwiej zasnąć wieczorem. Są dziesiątki, a może nawet setki artykułów naukowych, które potwierdzają tą teorię. Zwracaj uwagę na swoją dietę i używki. Dieta bogata w produkty wysoko przetworzone i sól oraz cukier powoduje zatrzymanie wody w organizmie i powstawanie obrzęków. Jak również alkohol i nikotyna mają negatywny wpływ na powstawanie i tworzenie się worków pod oczami. W miarę upływu lat skóra powiek ulega starzeniu się. Pojawiają się zmarszczki, czasami pojawia się przepuklina tłuszczowa, którą można zlikwidować jedynie przy pomocy zabiegu chirurgicznego. Tu na dole jest ankieta do bezpłatnej konsultacji na temat blefaroplastyki w naszym instytucie. Pamiętaj, że worki pod oczami, obrzęki powiek mogą być pierwszym objawem uogólnionej alergii. Jeśli pojawią się inne objawy ogólne na skórze, w układzie oddechowym, musisz zgłosić się do lekarza alergologa. Obrzęki powiek mogą również pojawiać się w przypadku chorób towarzyszących okulistycznych, takich jak zapalenia brzegów powiek, zapalenie gruczołów Meiboma. Warunkiem usunięcia obrzęków powiek jest wyleczenie chorób zasadniczych, zapalnych, brzegów powiek i gruczołów Meiboma. Moim sposobem na zmniejszenie obrzęków powiek jest stosowanie preparatów zawierających naturalną kofeinę. Substancji, która zwiększa przepływ limfy, zmniejsza obrzęki, obkurcza naczynia krwionośne, a tym samym zmniejsza obrzęk powieki. Pamiętaj, aby wybierając preparaty z kofeiną, patrzeć również, aby zawierały substancje nawilżające, gdyż sama kofeina będzie powodowała szybkie wysuszenie cienkiej skóry powieki i powstawanie zadrażnienia, a nawet zmarszczek. Masz dość marnowania pieniędzy na zabiegi z zakresu medycyny estetycznej, które nie działają? Zobacz ten film, aby dowiedzieć się, jakich zabiegów nie poleca dr Stawowski.